na sportowo. Zapraszam wszystkich w poniedziałek o 20.15 do Radia RSC na audycję sportową. Usłyszycie kilka słów o mnie i o boksie. Norbert Dąbrowski, pozdrawiam. Za umożliwienie wywiadu z Norbertem Norasem Dąbrowskim dziękuję kibicowi sportowemu, panu Emilianowi Rózga. A moim gościem jest Norbert Dąbrowski, witam. Witam serdecznie. Norbercie, powiedz mi, jaką dyscyplinę trenujesz, to tak z ciekawości, oczywiście kibice, którzy ciebie znają, bardzo dokładnie wiedzą, jaka to jest dyscyplina, ale może powiedz o sobie. Dyscyplinę sportową trenuję boks od 14 lat. Od 5 lat jestem zawodowym pięściarzem. Kiedy najlepszy jest taki wiek w ogóle dla boksera, żeby zacząć boksowanie? No ja jak zaczynałem boksować, to miałem wtedy 13 lat i myślę, że to jest taki idealny wiek. Chociaż rozmawiając z jakimiś innymi ludźmi, też 13 lat mówią, że to jest późno na zaczynanie jakiegoś sportu. W ogóle zaczynanie przygody ze sportem. Ale 13 lat do boksu to jest idealny wiek. W wieku 14 czy 15 lat już można toczyć pierwsze takie pojedynki w kategorii wiekowej młodzików. Także po kolei przechodzić kolejne te kategorie wiekowe, młodzik, junior, senior. Także 12, 13 lat, 14 mi się wydaje, że to jest najlepszy okres na rozpoczęcie przygody z boksem. Ja tak zaczynałem, przeszedłem właśnie wszystkie kategorie wiekowe od młodzika, kadet, junior, młodzieżowiec, senior, gdzie można wtedy dobrze wyszkolić się technicznie, nabrać doświadczenia. W trakcie tej przygody, na początku można powiedzieć z boksem, kiedy byłeś kadetem, juniorem, wtedy ciebie zauważył ktoś z trenerów na przykład, że możesz budować swoją przyszłość dalej w boksie? To znaczy mając, nie pamiętam, chyba 15 lat, zdobyłem wicemistrzostwo Polski. To było w takiej kategorii wiekowej kadet. Zdobyłem wicemistrzostwo Polski i od tamtej pory trafiłem do kadry narodowej. I tak właśnie, tak jak mówiłem, po kolei byłem w kadrze narodowej kadetów, potem juniorów, młodzieżowej, skończyłem na seniorach, więc już od samego początku, od takich pierwszych wyników medali na turniejach właśnie czy mistrzostwach, to tak naprawdę zapoczątkowało, no i jakoś ukierunkowało ten przebieg kariery, przynajmniej amatorskiej. Potem wiadomo już w wieku seniora, no wiadomo, ci co się interesują wiedzą, jaka jest sytuacja boksu amatorskiego w Polsce. No ja nie widziałem się dalej, żeby boksować amatorsko i podpisałem kontrakt zawodowy, zacząłem walczyć profesjonalnie. Rozumiem, że z boksu amatorskiego tak naprawdę nie można wyżyć, a tak naprawdę dopiero zaczynają się ciekawsze propozycje w momencie, kiedy jest boks zawodowy. No tak, dokładnie, no z boksu amatorskiego ciężko wyżyć w Polsce, z boksu zawodowego. No na początku też nie jest kolorowo, to nie są jakieś tam super kwoty za pojedynki, czy trzeba mieć albo dobrych sponsorów, dobrego promotora. Z czasem to na tym boksie zawodowym też można zarobić. Dzisiaj mamy rok 2015, mamy już teraz czerwiec. Ile czasu jesteś w boksie zawodowym aktualnie? Mój debiut był w 2010 roku we wrześniu na gali w Olsztynie, także już prawie 5 lat boksuję zawodowo. Pewnie pamiętasz tą swoją pierwszą walkę. No jasne, dużo walk. Pamiętam też pierwszą swoją amatorską walkę, także która była jakieś 13 lat temu. Pierwszą zawodową tak samo pamiętam. Nie miałem wtedy jakiegoś super przeciwnika, wygrałem w pierwszej rundzie przed czasem, ale takie rzeczy się pamięta. Jeśli chodzi o walki zawodowe, ile w tej chwili już na ringu ich masz stoczonych? Chyba sporo, bo mówisz 2010 rok, teraz już jest 5 lat, tak więc... Tak, do tej pory stoczyłem 20 zawodowych walk. Mam bilans 17 wygranych, 3 porażki. Ja z tego, co szukałem w informacjach, przyznam szczerze, przeglądałem właśnie w internecie, to była ta ostatnia walka, można powiedzieć, taka no, bardzo promująca ciebie, może jedna z tych najważniejszych. Zawalczyłeś w Niemczech, prawda? Tam było 12 rund, ale wiadomo, jak się walczy w Niemczech. Różnie bywa, zwłaszcza kiedy sam mówiłeś, że chciałeś zawodnika znokautować i być może gdyby właśnie, no wiadomo, by się udało, byś wygrał, ale z punktacją sędziów to już jest zupełnie inaczej. No dokładnie, do tej pory to tylko słyszałem zapowiedzi, że jeżeli boksuje się w Niemczech, to jeżeli nie wygra się przed czasem, to ciężko jest wygrać. Teraz przekonałem się o tym na własnej skórze. Przegrałem na punkt niedużą przewagą punktową, gdzie myślę, jeżeli ta walka odbyłaby się gdzieś indziej w Europie,
to mogłaby zupełnie wyglądać inaczej i też punktacja wyglądałaby inaczej. Nie udało mi się znokautować przeciwnika. Wiadomo, na terenie rywala nie wygra się, ciężko jest wygrać na punkty, no i niestety przegrałem ten pojedynek. Czy to była taka walka, po prostu kolejna z zawodowych walk, czy to była walka o jakiś tytuł wtedy, jak się w ogóle zawodnik nazywał, bo to był zawodnik niemiecki. Tak, to był zawodnik niemiecki, nazywał się Dominik Bozel i była to walka o tytuł. Boksowaliśmy wtedy 12 rund o tytuł WBO Intercontinental. Nie zapytałem się o twoją kategorię wagową. Tak, ja wszystkie walki toczyłem w kategorii wagowej, która się nazywa super średnia, jest to 76 kg 200 gram. Tam zgodziłem się na tą walkę, akurat pojechałem i boksowałem kategorię wyżej w półciężkie, czyli to jest różnica tam 3 kg z małym kawałeczkiem. Tę walkę, którą zawalczyłeś w Niemczech, ona odbyła się na początku maja. W tej chwili oczywiście no, mija miesiąc od tej walki. Czy są kolejne propozycje stoczenia kolejnych walk, gdzie można by było Ciebie zobaczyć w telewizji? Tak, pojawiły się propozycje walk właśnie po takiej krótkiej przerwie, po tamtym pojedynku wznowiłem treningi. I jest kolejna propozycja też walki w Niemczech, a czekam dokładnie, chciałbym przejrzeć tą ofertę, jacy to są zawodnicy, bo to jest dwóch zawodników, jacy to są zawodnicy, oczywiście jakie pieniążki są za tą walkę. Jeżeli to nie wypali, jest jeszcze prawdopodobnie, że może zaboksuję pod koniec czerwca na krótszym dystansie, po prostu żeby odbić rekord tutaj w Polsce na gali w Krynicy Górskiej. Także no, myślę, że na dniach będę wiedział już wszystko na temat kolejnej walki. Kto jest aktualnie twoim trenerem? Aktualnie moim trenerem jest Andrzej Gmitruk i Paweł Kłak. To jest taki duet trenerski. Andrzej Gmitruk jest trenerem, Paweł Kłak jest jego pomocnikiem, takim drugim trenerem. I jestem bardzo zadowolony ze współpracy z nimi. No to ja tutaj dodam na pewno kibicom sportowym. Myślę, że tutaj też będą kojarzyli z Maćkiem Suleńskim tych dwóch trenerów, bo to są właśnie ci trenerzy, którzy trenują twojego kolegę. Jasne, tak. Maciek razem mniej więcej też w podobnym okresie zaczynaliśmy karierę zawodową i Andrzej Gmitruk był naszym wspólnym trenerem. No, Maciek teraz podpisał kontrakt, celuje w Amerykę, także troszeczkę drogi się tutaj, przynajmniej na sali treningowej, rozeszły, ale dalej współpracuję z Pawłem Kłakiem, widzimy też się na treningach, także jest super. No i z tego co wiem, to zdarzało wam się sparować i to niejednokrotnie, jeśli chodzi o Maćkę. No jasne, no z Maćkiem to się znamy 14 lat, razem w jednym czasie zaczynaliśmy boksować jako amatorzy w Gwardii Warszawa u trenera Romana Misiewicza. No i od tamtej pory jako już koledzy klubowi, to wiadomo, że sparingi były między sobą cały czas, więc można powiedzieć, że znamy się jak łyse konie, bo przez te 14 lat, to kurczę, no naprawdę nie wiem, czy w setkach liczyć te sparingi, ale trochę ich było. Rzeczywiście było tego bardzo dużo. Mówiłeś też, że sparowałeś z Pawłem Głażewskim i miałeś to pewne porównanie, na przykład kiedy on jechał do Niemiec do walki z Jürgenem Bremerem, mogłeś ocenić w jaki sposób też jego formę? Miałem. Też nie chcę się tak oficjalnie wypowiadać o tym, nie jestem jakimś trenerem, czy wyciągać jakieś błędy Pawła. Pomagałem mu przygotować się do tej walki, mocno mu kibicowałem. Walka do niej potoczyła się po jego myśli, wielka szkoda. No ale taki jest boks, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Na razie znak zapytania odnośnie twojej kolejnej walki, ale dobrze pamiętam, to ty mówiłeś, że byłaby na przykład szansa zorganizowania takiej walki z Maćkiem Miszkiniem? Tak, ja wyraziłem chęć zaboksowania z Maćkiem. Maciek Miszkin tak samo ostatnio tam w jakiejś wypowiedzi zgodził się na taki pojedynek, też wyraził chęć zaboksowania, więc kwestia po prostu dogadania się, wybrania jakiego limitu wagowego w jakim, bo Maciek do tej pory walki toczył w kategorii półciężkiej, ja boksuję w super średniej, ale Maciek też oznajmił, że schodzi do tej kategorii super średniej, więc możemy się nawet umówić gdzieś tam po środku tego limitu między super średnią a półciężką. Ja jestem chętny, on jest chętny na tą walkę, więc wszystko jest do zrobienia i myślę, że to jest w rękach już promotorów. Norbercie, powiedz mi, jak sobie radzisz ze stresem przed walką? Na 2 dni, 3 dni, no i już na te kilkanaście minut przed wejściem do ringu. Stres, wiadomo, stresik się jakiś zawsze pojawia, ale staram się go obracać, bardziej się ładować tym stresem, żeby nie hamował mnie
boksowaniu, tylko jeszcze bardziej mnie motywował do walki. Często słyszałem takie stwierdzenie, że czasem bokser potrafi zostawić głowę gdzieś tam poza ringiem, gdzieś tam jeszcze w szatni. Ty tego nie robisz? Tak, jest takie stwierdzenie, że można walkę już przegrać w szatni, ale ja staram się tego nie robić, gdzieś tam te takie brudne myśli to zupełnie odkładam gdzieś na bok i koncentruję się na pojedynku. Norbert, to powiedz mi, jak spędzasz tegoroczne wakacje? No jeżeli teraz dojdzie do walki, to po walce na pewno chciałbym pojechać na jakiś urlop. Myślę, że gdzieś tam jakieś wakacje za granicą, tydzień czasu. A potem co? No krótka przerwa i po wakacjach, no podejrzewam, że intensywny będzie ten rok, będzie gdzie boksować, zbliża się gala Posad Boxing Night, jeżeli tam zaboksuję, to przynajmniej już myślę, że od połowy lipca albo z początkiem sierpnia zacznę treningi i właśnie przygotowywania pod tą imprezę. Także jakiś może obóz sportowy w górach, bardzo chętnie bym gdzieś wyjechał, pobiegał sobie po górkach. Norbert Dąbrowski, pozdrawiam. Na sportowo. Zapraszam wszystkich w poniedziałek o 20.15 do Radia RSC na audycję sportową. Usłyszycie kilka słów o mnie i o boksie. Norbert Dąbrowski, pozdrawiam.